Marta Paczkin i Paweł Bodzianny z 7. edycji programu Rolnik Szuka Żony są jedną z bardziej lubianych par, które odnalazły miłość w randkowym show emitowanym na TVP. Para szybko zamieszkała ze sobą. Zdążyli też doczekać się potomka i wzięli już dwa śluby, na drugim bawiła się nawet Marta Manowska. Kilka tygodni temu ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Marta Paczkin z okazji ciąży postanowiła zrobić sobie prezent. Miała to być sesja ciążowa, mężowi nie spodobał się jednak pomysł na nią. Marta chciała, by była to sesja bardzo sensualna i kobieca. Zdaniem Pawła Bodziannego taki nastrój zdjęć do ciąży absolutnie nie pasuje. Ukochana rolnika nie miała zamiaru słuchać męża i postawiła na swoim, o czym napisała w sieci. Jak powiedziałam mężowi, że chce sensualną sesję brzuszkową, to stwierdził, że taki klimat zdjęć nie pasuje do ciąży. Ale ja i tak zdania nie zmieniłam. Kiedy? Jak nie w ciąży. Kobieta ma prawo czuć się świetnie ze swoją kobiecością. Napisała w poście. Marta Paszkin pochwaliła się efektami brzuszkowej sesji w sieci. Fani rolniczki byli zachwyceni, czemu dali wyraz w komentarzach. Przepięknie wyglądasz? Pokazuj. To super pamiątka. Te zdjęcia wyglądają bardzo subtelnie i ze smakiem. Pisali zachwyceni fani. Rolniczka jednak po jakimś czasie wyłączyła komentarze pod postem. Czyżby mężowi nie spodobały się wpisy fanów? Zobacz też, Marta Paszkin jest już za stara na macierzyństwo. Powiedziała: Co o tym sądzi, Marta Paszkin wyznaje. Dlaczego nie przyjęła nazwiska męża? Brak zrozumienia Marta Paszkin z rolnika pokazała urocze zdjęcie z synkiem.